Historia muzyki polskiej. Renesans 1500-1600 według Katarzyny Morawskiej. Publikacja pod redakcją Stefana Sutkowskiego. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Zbudowana przez pierwszych Jagiellonów w XV wieku potęga państwa polskiego i wybitne jego znaczenie międzynarodowe utrzymały się niemal przez cały XVI wiek. Przez trzy ćwierci XVI stulecia na tronie zasiadali przedstawiciele tej wybitnej dynastii: Jan Olbracht, Aleksander, Zygmunt I Stary i Zygmunt II August. Po jego bezpotomnej śmierci w 1572 roku nastąpiły czasy kilku bezkrólewi. Nieudane panowanie Henryka Walezego, potem znacznie szczęśliwszy czas Stefana Batorego i wreszcie Zygmunta III, pierwszego z dynastii Wazów. Monarchiczny ustrój polityczny państwa zyskał w Polsce odmienne oblicze niż w innych krajach Europy. Panowała wówczas tak zwana demokracja szlachecka przy jednoczesnej rezygnacji z tendencji absolutystycznych. Żywotna energia stanu szlacheckiego i zachodzące w całej Europie, w tym w Polsce, przemiany mentalne polegające na powszechnej aktywizacji i dążeniu do uwolnienia się od dogmatów myślowych odegrały w wielu dziedzinach życia pozytywną rolę. Proces powiększania terytorium ówczesnej Rzeczypospolitej drogą zdobyczy, układów, przyłączeń oraz lenna trwał przez cały wiek XVI. Wspomnijmy tylko o ponowieniu po raz siódmy Unii z Wielkim Księstwem Litewskim, Unia Lubelska w 1569 roku, lennie Prus Książęcych, Inflant i Kurlandii i przyłączeniu Mazowsza oraz o zdobyczach na wschodzie. W końcu wieku XVI Polska wraz z Księstwem Litewskim obejmowała obszar liczący z górą 800 tysięcy kilometrów kwadratowych. Należała więc do największych po Rosji krajów europejskich. W rezultacie rozwoju demograficznego, jak i przyłączeń terytorialnych, liczba ludności znacznie wzrosła. W końcu XVI wieku Polskę zamieszkiwało około 7,5 miliona ludzi o bardzo zróżnicowanej strukturze narodowościowej, społecznej, religijnej i kulturowej. Obok Polaków i Litwinów w Rzeczypospolitej mieszkali głównie Rusini, Ukraińcy i Białorusini, Niemcy, Żydzi, a także Ormianie, Tatarzy i inne grupy narodowościowe. Dobrobyt gospodarczy państwa polskiego opierał się przede wszystkim na rozwoju rolnictwa w formie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej oraz na powiększaniu wewnętrznego i zewnętrznego rynku płodów rolnych. Eksport opierał się przede wszystkim na handlu drogą morską przez Gdańsk. Było to największe, najbogatsze i obdarzone znaczną swobodą i przywilejami miasto należące do Polski. Dość powszechny dobrobyt materialny wpływał korzystnie na rozwój sfery kulturowej. Dotyczyło to zapewne nie całego społeczeństwa, ale jego bardziej oświeconej części. Wpływ idei renesansu i nowożytnego sposobu myślenia zaowocował nowymi wartościami. Zmieniał się sposób i styl zachowania, rozbudowywało życie towarzyskie na podstawie obcych wzorów. Dotyczyło to głównie dworów szlacheckich i domów bogatszego mieszczaństwa. Rozwijały się niektóre ze sztuk. Polska w XVI wieku korzystała szeroko z dóbr ogólnokulturowych, a także, choć w różnym stopniu, uczestniczyła w wielu dziedzinach życia naukowego i artystycznego. Czasem uzyskiwała eksponowane miejsce przy zachowaniu własnej odrębności. Szczególne osiągnięcia w przyswajaniu Polsce nowego stylu renesansowego miała polska architektura. Przede wszystkim król, ale także inni mecenasi sztuk sprowadzali do Polski wielu artystów, głównie włoskich. Do najwyższych osiągnięć architektonicznych w XVI wieku należy przede wszystkim przebudowany z początkiem stulecia zamek na Wawelu w Krakowie, ozdobiony wartościową kolekcją arrasów brukselskich przez króla Zygmunta Augusta. Na uwagę zasługuje całe miasto Zamość, wzniesione na życzenie hetmana i kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Powstały liczne rezydencje magnackie, m.in. w Pieskowej Skale, Niepołomicach, Baranowie oraz piękne ratusze w Poznaniu i Gdańsku. Thank you.
Jeżeli XVI-wieczną Polskę postrzegamy jako jedno z liczących się mocarstw europejskich, to znany nam obraz polskiej kultury muzycznej tego okresu musi się wydawać dość skromny. Trudno dziś dociec, jakie są tego przyczyny. Nie polegają one jednak chyba wyłącznie na nieznajomości większej ilości źródeł. Okazji do ich utraty historia nam nie oszczędzała. Niemniej jednak szukać tych przyczyn należy być może w przeciętnym poziomie twórczości muzycznej w porównaniu ze szczytowymi osiągnięciami tego okresu. Przede wszystkim chodzi tu jednak o traktowanie muzyki w powszechnym odbiorze jako niezbyt szlachetnego, użytkowego, służebnego rzemiosła. Przesądzało to o utrzymywaniu się w Polsce przez długi czas dawnego, średniowiecznego modelu życia muzycznego. Zarówno silne tradycje szlacheckiego trybu życia, jak i rola kościoła, który mimo wewnętrznego, twórczego fermentu, jaki wniosła reformacja, wspierał i umacniał tradycje średniowieczne, odsuwały na plan dalszy zainteresowania artystyczne oraz najnowsze formy twórczości i muzyki. Mecenat artystyczny, a w szczególności muzyczny, nie był wówczas w Polsce tak rozwinięty jak na Zachodzie. Pojawiało się jednak coraz więcej jego symptomów. Świadczą o tym kompozycje muzyków obcych, poświęcone królom polskim oraz dedykacje muzyków polskich dla mecenasów. Pojawiały się fundacje na zespoły muzyczne czy małe grupy muzyków śpiewających w kościołach w określonej intencji. Rozwój kultury muzycznej i życia muzycznego w Polsce nie przebiegał w sposób jednolity. Do najżywszych ośrodków należała zapewne Małopolska oraz większe miasta korony – Kraków, Lwów, Poznań, a w końcu stulecia – Warszawa. Również bardzo aktywny pod względem kulturowym był Gdańsk oraz liczne miasta i ośrodki w Prusach królewskich i książęcych. Tu jednak przeważały tradycje niemieckie, choć można było obserwować ożywioną wymienność kulturową pomiędzy poszczególnymi ziemiami. W XVI wieku wykształcił się stopniowo charakterystyczny zasób repertuaru muzycznego, w którym szczególne znaczenie zyskała muzyka wielogłosowa. Poszerzył się też w stosunku do XV wieku krąg uprawianych gatunków i form z zakresu muzyki instrumentalnej. Wymagało to powiększenia i dostosowania instrumentarium. Instrumenty sprowadzano z zagranicy, ale także budowano w coraz większym zakresie w kraju. Duże znaczenie dla rozpowszechnienia i rozbudowy repertuaru miało powstanie i rozwój drukarstwa muzycznego. Muzyczna wymiana między Polską a Europą w XVI wieku była dość ożywiona. Wspierała się przede wszystkim na gruncie kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturowych, religijnych, towarzyskich. Obejmowała większość ważniejszych ośrodków i środowisk, przybierając rozmaite formy. Inaczej przecież kształtowały się kontakty międzynarodowe na dworze królewskim czy wysokiej rangi magnatów. Inaczej w klasztorach, zależnych ściśle od ośrodków macierzystych i od sztywnych przepisów danej reguły. Inne potrzeby w zakresie muzyki miało bogate mieszczaństwo, nierzadko obcego pochodzenia. Inne tradycyjnie nastawiona drobna szlachta. Powszechnie podziwiane włoskie wzorce kulturowe były w XVI wieku również u nas symbolem nowoczesności. Wybitną rolę odegrały tu prądy renesansowe, genetycznie związane z Italią. Chęć wejścia w ich orbitę stworzyła korzystną sytuację tak dla napływu elementów włoskiego w Polsce, jak i dla podróży Polaków do Italii. Thank you.
O wymianie muzycznej z Włochami świadczyć może obecność muzyków z tego kraju na dworze królewskim w Krakowie. Niewątpliwie przynajmniej kilku przybyło z orszakiem królowej Bony, ale i na niektórych większych dworach magnackich. Znacznie rzadziej pojawiali się w kościołach i służbie miejskiej. W drugiej połowie stulecia ich liczba znacznie wzrosła. W latach 1596-98 na zaproszenie królewskie na dworze Zygmunta III przebywał Luca Marenzio. Wzbogacił się też repertuar muzyki włoskiej. Krakowski zbiór Wincentego Liliusa i Bazylego Skalskiego, Melodie Sacre, w przeważającej większości obejmował utwory włoskie. W tabulaturze Jana Fischera z Moronga znaleźć można kilka opracowań włoskich madrygałów. Zagraniczne kontakty Polski w zakresie repertuaru muzycznego były w XVI wieku dość jednostronne. Podczas gdy do nas sprowadzano, kupowano, wykonywano, kopiowano i przerabiano najpopularniejszy repertuar zachodnioeuropejski, to na zachodzie Europy muzyka polska pojawiała się bardzo rzadko. Dopiero w latach 50. XVI stulecia ukazała się w antologii Psalmorum Selectorum po raz pierwszy kompozycja polska, motet Wacława z Szamotu In te Domine Speravi. 10 lat później Ego sum pastor bonus tegoż kompozytora. Znacznie później, bo z początkiem XVII stulecia zyskała rangę polska muzyka lutniowa. Utwory Jakuba Polaka, Wojciecha Długoraja i spolonizowanego Włocha Diomedesa Kato ukazały się drukiem w popularnych zbiorach jak Thesaurus Harmonicus w Kolonii w 1603 roku. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. W przygotowaniu historia muzyki polskiej w e-bookach oraz portal internetowy. Więcej informacji na www.nck.pl.